te pobyty za granicą w Stanach i w Kanadzie nauczyły nas, że rzeczywiście życie na stałe poza krajem, albo życie emigrantów, albo w tej chwili ekspatów, którzy na przykład pracują, nie wiem, w Brukseli czy w innych krajach w Europie, to naprawdę nie jest kaszka z mleczkiem. To jest trudne doświadczenie, kiedy ma się tak naprawdę cały czas kontakt z ludźmi spoza swojego kręgu kulturowego. Generalnie jest to z całą pewnością pozytywne doświadczenie, bo poszerza horyzonty, ale chwilami jest poza krajem przez wiele miesięcy albo rok na pewno ciężko. Dla rodziny jest to trudne doświadczenie. Na przykład, nie wiem, dla mnie zostanie na 3 tygodnie z trójką niezbyt dużych dzieci kiedyś w Stanach. Ale w sumie bardzo wartościowe. To jest poszerzenie horyzontów, poszerzenie pewności siebie. Także w sumie na pewno na tym rodzina zyskuje. Na pewno takim trudnym uczuciem jest to, kiedy człowiek budzi się w środku nocy, dopada go jakaś taka nagła nostalgia i zaczyna zastanawiać się, gdzie jest tak naprawdę mój dom. Myślami wracałam właśnie do tego domu i ten dom ratował mi bardzo życie. I za każdym razem, jak właśnie tęskniłam, to wyobrażałam sobie, że siedzę tutaj na tarasie, patrzę na jezioro, gotuję coś pysznego z tych wszystkich owoców czy warzyw, które mamy w ogródku, i ten czas wtedy staje w miejscu. I to rzeczywiście bardzo mi pomogło. Wydawało mi się kiedyś, że polska kuchnia jest taka średnio atrakcyjna, trochę tłusta, bardzo ziemniaczana, i dopiero z tej perspektywy emigrantki, zobaczyłam, jak bardzo jest sezonowa, jak potrafi być różnorodna, jak wspaniałe są polskie święta wielkanocne czy Bożego Narodzenia, i to wszystko uświadomiło mi, że jednak polska kuchnia, jeśli troszeczkę ją odtłuścić i spowodować, że będzie lżejsza, to wtedy naprawdę śmiało może konkurować z najlepszymi kuchniami w Europie.